chce odpuścić wszystkie jego winy. I w tamtym czasie, kiedy było tak wielkie zeświadczenie, kiedy w Londynie co drugi dom miał jakiś szynk, czy jakiś browar, miejsce, gdzie można było kupić alkohol, to były takie czasy, że historycy mówią, że reklamy na restauracjach i barach w Londynie brzmiały tak: za grosz możesz się upić, czy tam są pensy, za jednego pensa możesz się upić, za dwa pensy upić się możesz do nieprzytomności, siano gotowe. Takie czasy to były. W kościołach nie czytano Pisma Świętego. Jedna kobieta, która pisze swój pamiętnik z tamtego czasu, i to czytałem, opowiada tak: w naszym kościele był tylko jeden egzemplarz Pisma Świętego, a był używany jako podstawka pod wazą z kwiatami. Nikt nigdy z tej księgi nic nie czytał w kościele. To były takie czasy. I Bóg użył Jana Wesleya do tego, aby głosić Ewangelię o tym, że zbawienie jest za darmo, że jest z wiary do Jezusa Chrystusa i w Jego zbawienie, jakie Bóg dokonał nas na krzyżu. I Jan Wesley zapisał w swoim pamiętniku takie oto słowa, i chcę je przeczytać, i myślę, że na tym będziemy kończyć naszą tą sesję i później będzie przerwa. Jan Wesley to był człowiek, który chciał głosić Ewangelię, który chciał Bogu służyć, ale wydawało mu się na początku, że nikt nie chce słuchać. Jeśli jesteś gotowy do tego, aby iść mówić innym o Jezusie, aby modlić się o ludzi, aby pomagać ludziom, i jesteś gotowy, ponieważ chcesz głosić świadectwo, bo Jezus dotknął się ciebie. Może czynił to wczoraj, może tydzień temu, może rok temu, może niektórzy 20 lat temu i więcej. I chcesz to robić i wydaje ci się, że tak jest trudno. Posłuchajmy, jakie trudności przychodzi Jan Wesley. Nikt nie śpi? Wszyscy jeszcze są budzeni? Posłuchajmy. Oto strona z dziennika Jana Wesleya. Niedziela rano, 5 maja. Kazanie w kościele świętej Anny. Proszono mnie, bym więcej tam nie przychodził. Niedziela po południu, ten sam dzień, 5 maja, kazanie u świętego Jana, diakoni kazali mi się wynosić i nigdy nie wracać. Nie podobało mi się głoszenie Ewangelii. Niedziela rano, 12 maja. Kazanie u świętego Judy. Tam również mnie nie chcą. Niedziela po południu, 12 maja, kazanie u świętego Jerzego. Stąd także zostałem wyrzucony. Rano głosił, wieczorem głosił. Wszędzie nie chcieli go. Niedziela rano, 19 maja, kazanie u jakiegoś tam świętego. Diakoni zwołali specjalne zebranie i powiedzieli, żebym się więcej nie pokazywał. Niedziela po południu, 19 maja, kazanie na ulicy. Zostałem przepędzony. Niedziela rano, 26 maja, kazanie na łące. Wygonili mnie z łąki, spuszczając byka z łańcucha podczas nabożeństwa. Co byś zrobił, że dalej chciałbyś świadczyć o Jezusie, mówić o Jego dobroci? Niedziela rano, 2 czerwca, kazanie na rogatkach miejskich, przegonili mnie z drogi. Niedziela po południu, 2 czerwca, kazanie na pastwisku. 10 000 ludzi przyszło mnie słuchać. Warto jest być cierpliwym? Warto czekać? Warto się nie poddawać? Inny człowiek z tego samego przebudzenia w XVIII wieku, George Whitfield, zaczął głosić Ewangelię 12 ludziom, górnikom z Kingswood koło Bristolu. Kiedy miesiąc się kończy, głosił przez miesiąc, było już 20 000 ludzi, którzy chcieli słuchać poselstwa Ewangelii. To, co ja wierzę, że Bóg jest gotowy czynić wielkie rzeczy. Ale to bardzo zależy od nas, czy jesteśmy gotowi nie poddać się za pierwszym razem. Tak jak Eliasz, którego tu inscenizowaliśmy, modlił się i po pierwszej modlitwie, kiedy jeszcze nie spadł deszcz, nie było ani jednej chmurki, nie przestał się modlić. Ale modlił się dalej, modlił się dalej, modlił się dalej. Czy jesteśmy gotowi, tak jak mówiliśmy też o Janie Wesleyu, głosił Ewangelię, głosił Boże Słowo, mimo tego, że nikt nie chciał słuchać, nie poddał się, ale wierzył. Ludzie wiary to są ci, którzy nie ustępują i są gotowi czekać. I są gotowi czekać na Boga, są cierpliwi i wytrwali.
Zrobimy tutaj przerwę. Amen, bo wybiła 3:30. Pan Jezus zadał swoim uczniom pewne pytanie. Pan Jezus zadawał wiele pytań, ale jedno z tych pytań dotyczy nas dzisiaj. To pytanie brzmiało tak. Czy Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie po raz drugi, znajdzie jeszcze wiarę na ziemi? Co to znaczy? Znaczy, że Jezus chce znaleźć wiarę w moim i Twoim sercu. Dlatego mówimy o wierze. Dlatego mówimy o ludziach wiary, o ludziach, którzy wierzą w Bogu. I wcześniej mówiliśmy o ludziach, którzy widzą to, co niewidzialne, którzy doświadczają Boga, którzy nie poddają się i są cierpliwi. I chcę powiedzieć, że znalazłem pewien graficzny obraz tego, jak wyglądają ludzie wiary w pokoleniu ludzi, którzy nie chcą wierzyć w Boga. Żeby to nam lepiej pokazać, to jest dość mały obrazek, to ja się przejdę i pokażę. Bycie człowiekiem wiary często oznacza płynięcie pod prąd. Tak? Często oznacza, że chcemy płynąć pod prąd i inaczej wyglądać jak inni ludzie. Chcemy naprawdę ufać Jezusowi, a nie temu, co mówi ten świat. Wszyscy widzą? Tak. Płynąć pod prąd. O, dzięki temu sprawdziłem przy okazji, czy nikt nie śpi. Jeśli pragniesz być człowiekiem wiary, nie zdziw się, że mogą inni ludzie patrzeć na ciebie, że nagle płyniesz pod prąd. Przestajesz palić, przestajesz pić, przestajesz przeklinać, a więcej, przestajesz narzekać, zaczynasz się codziennie modlić, zaczynasz służyć Bogu i w każdej wolnej chwili idziesz do kościoła na spotkanie i na grupę. Co to takiego? Stawanie się człowiekiem wiary, który żyje inaczej. Jeśli pragniesz być człowiekiem wiary, w którym mieszka wiara, człowiekiem wiary, który idzie za Jezusem, czasami będziesz musiał płynąć pod prąd, a nawet bardzo często. Słyszałem takie oto wyrażenie. Jeśli pragniesz dyrygować orkiestrą, musisz stanąć tyłem do tłumu. Czasami są takie sytuacje, a może nawet często, że kiedy chcemy pójść za Bogiem, to musimy się odwrócić od naszej przeszłości, naszych kolegów i tego, co jest w tym świecie, co przeszkadza nam iść za Jezusem. I powiem tak, nie jest czasami łatwo płynąć pod prąd, ale z Jezusem wszystko jest możliwe. Nie jest czasami łatwo żyć wiarą w Jezusa każdego dnia, ale z Jezusem to jest możliwe. I drodzy, łatwiej jest przyjąć od Boga Boży dar z wiarą, niż żyć w wierze i chodzić w wierze każdego dnia, aż do końca życia. Ale Bogu chodzi o to, kiedy Pan Jezus pytał się, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, nie chodziło mu o to, czy ludzie tylko odpowiedzą tak na wezwanie ewangelisty, na wezwanie tego, kto będzie chciał się modlić o zbawienie, ale Pan Jezus się pytał, czy ludzie będą trwać przy Nim do końca swojego życia. Wiesz, to jest bardzo istotne. Pan Jezus oczekuje, abyśmy wierzyli Mu coraz bardziej, bardziej, mocniej i mocniej do końca. List Jakuba, 5 rozdział, od 7 wersetu, strona 1314, mówi nam o jeszcze jednym ciekawym aspekcie, w jaki sposób pomaga nam wiara w naszym codziennym życiu i w jaki sposób pomaga nam bycie cierpliwym i tym, który czeka na Boga, czasami na odpowiedź na modlitwę i na to, co Bóg ma dla nas. Bóg często daje nam wiele obietnic, ale czasami musimy osiągnąć wypełnienie tych obietnic w jakiś sposób? Przez wiarę i przez wytrwałość. Tak? Dobrze mówię? Amen? To się zgadza. Przez wiarę i przez cierpliwość, przez wytrwałość. A to w liście Jakuba czytamy bardzo ciekawy fragment, który mówi 5 rozdział, 7 werset. Wzywa nas Jakub tak. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana.
Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny, późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. I teraz 9 werset. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia jest już u drzwi. Czemu tak Biblia mówi? Bądźcie cierpliwi, wytrwali, wierzcie, a z drugiej strony i nie narzekajcie. Stwierdziłem na własnym doświadczeniu i współpracy z wieloma ludźmi, że jeśli brakuje nam cierpliwości, wtedy bardzo łatwo jest zacząć narzekać. Jest tak? Póki jesteś cierpliwy, wierzysz, czekasz, znosisz. Nawet to, że musisz płynąć pod prąd. Nawet to, że się inni z ciebie śmieją. Nawet to, że trudno z jednymi innymi ludźmi może nawet żyć. Ale kiedy już tracisz cierpliwość, bardzo łatwo jest zacząć narzekać. Dlatego Biblia przestrzega nas przed narzekaniem. Mówi, kiedy my będziemy cierpliwie czekać, z wiarą, wytrwałością czekać, to nas uchroni od narzekania. 10 werset mówi, bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Czy ktoś słyszał o Jobie? Ktoś jeszcze słyszał o Jobie? Kim był Job? Job był człowiekiem, który przechodził wielkie doświadczenia. Bóg pozwolił, ażeby stracił swoje wszystkie dzieci i wszystko to, co posiadał, a był bardzo bogatym człowiekiem. I wielu, kiedy myśli o Jobie, to myśli o męczarniach Joba i problemach, jakie przeżywał. I może jesteś tutaj i mówisz, o właśnie to tak byś mówił o moim życiu. Miałem rodzinę, miałem pracę, miałem pieniądze, miałem wszystko, miałem sukcesy. I tak jakby straciłem wszystko i teraz jestem jak ten Job. Nie mam nic i jest ze mną bardzo źle. I czasami, kiedy tak myślimy, zapominamy, że koniec Joba był o wiele lepszy niż nawet jego początek. Zapominamy o tym, że Bóg mimo tego, że pozwolił na pewne doświadczenia, przez jakie przychodził Job, to później Job żył wiele lat z Bogiem, w szczęściu, dostatku, Bożym błogosławieństwie i miał wszystkiego dwa razy więcej niż wcześniej. Tak wielkie Boże błogosławieństwo. Ale co by było, gdyby Job w środku swoich problemów się poddał i mówi, nie będę czekać na Boga. Nie będę cierpliwy, nie będę wytrwały, nie będę wierzył, nie będę ufał. Na pewno Biblia nie mówiłaby o nim jako o wzorze człowieka w wytrwałości, w wiarę. A jednak Job był cierpliwy, jednak Job był wytrwały i Biblia mówi, słyszeliście o wytrwałości Joba i słyszeliście też o zakończeniu, jakie dał Pan, bo jaki jest Bóg wierny. Więc jeszcze jedno miejsce, w tym samym punkcie, a punkt ten brzmi, ludzie wiary są to ludzie, którzy są cierpliwi i wytrwali, i umieją czekać na Boga. List do Hebrajczyków, rozdział 6 i 2 wersety, 11 i 12. Jest to strona 1302, list do Hebrajczyków, 6 rozdział, 11 i 12 werset mówią nam tak. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Jak można odziedziczyć obietnicę? Przez dwie rzeczy. Wiarę i cierpliwość. I autor tego listu mówi, nie chcemy, byście stali się ociężali, abyście naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczyli obietnicę. Czytacja jak Abraham. Się stali, jak Izaak, jak Jakub, jak Józef, jak ludzie wiary, o których czytaliśmy na samym początku wczoraj z listu do Hebrajczyków 11 rozdziału. Ponieważ przez wiarę i cierpliwość możemy otrzymać wypełnienie Bożych obietnic. Więc jeszcze raz widzimy, że Bogu bardzo zależy na tym, abyśmy nie tylko uwierzyli w Jezusa,